Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym webinarze. Oczywiście zachęcamy jak zwykle do komentowania i ewentualnie zadawania ewentualnych pytań w trakcie tego webinarium. Można oczywiście robić to w komentarzach zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Zachęcamy też oczywiście do polubienia naszych profili w mediach społecznościowych. Będziecie Państwo wtedy na bieżąco w kontakcie z nami. Dzisiejszym tematem jest SafeStar Go. Jest to część systemu SafeStar. Jeśli ktoś nie ma jeszcze systemu SafeStar i może skorzystać z darmowej wersji SafeStar Free, rejestracja przez naszą stronę www.dmsi.pl. Tak więc zaczynamy. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, tematem dzisiejszego webinarium jest aplikacja SafeStar Go, aplikacja dla klientów końcowych, dla klientów Agencji Ochrony. No i na początek słowo wstępu. Aplikacja jest dostępna na obydwa systemy operacyjne, na urządzenia mobilne, zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Także tak to wygląda w skrócie i może zacznę już pokazywać aplikację i omawiać poszczególne funkcjonalności. Pierwsza sprawa, wyświetlanie informacji o stanach obiektów. Jest tutaj pierwsza sprawa, czyli do aplikacji możemy podłączyć wiele różnych obiektów. Pojawią one się na liście. Przewijając listę, mamy informację tutaj, czy obiekt jest uzbrojony, czy obiekt jest rozbrojony, czy jeśli jest to na przykład auto, tak jak tutaj widać, mamy zaznaczone, że auto stoi. Także tutaj mamy możliwość podpięcia różnego rodzaju obiektów. Oczywiście obiekty mają też strefy alarmowe. W każdym obiekcie może być tych stref więcej. Po wejściu w stan takiego obiektu mamy możliwość sprawdzenia sobie stref poszczególnych obiektów, czyli na przykład mamy strefa dom, całość jest rozbrojona, strefa obwodowa rozbrojona, na przykład analityka iBox także jest rozbrojona. Możemy przy konkretnych urządzeniach, czy są to urządzenia EBS-u, Genewo bądź Satellintegra, możemy z poziomu SafeStar Go sterować uzbrojeniem stref konkretnych obiektów. Kolejną funkcjonalnością, którą chciałbym pokazać, jest to podgląd kamer w obiekcie. Jeśli mamy zainstalowane na obiekcie kamery wpięte do SafeStara, na etapie konfiguracji możemy ustawić, że klient będzie widział konkretne kamery, czyli możemy wybrać, nie wiem, na przykład 4 kamery z 8, czy 2 kamery. I jeśli te kamery są w SafeStar Go, mamy umożliwioną pokazanie tych kamer, możemy przeglądać obraz live z kamer, które są zainstalowane w obiekcie. W tym momencie tutaj wyświetlił nam się obraz na żywo z kamery. Oczywiście możemy sobie obejrzeć tutaj ten obraz też na pełnym ekranie. Także możemy sobie tutaj, proszę bardzo, kolejną kamerę wyświetlić. Kolejną opcją jest lokalizacja obiektu na mapie. Czyli w przypadku obiektu stacjonarnego oczywiście nie ma to wielkiego znaczenia, ten obiekt jest z reguły w tym samym miejscu, natomiast mamy możliwość wyświetlenia tutaj aktualnej pozycji obiektu mobilnego, zarówno obiektu typu samochód, jak i obiektu personalnego, czyli konkretnej osoby, którą mamy też dopiętą w aplikacji SafeStar Go. W przypadku klienta końcowego mogą to być osoby, które na przykład dzieci, małżonek, rodzina, jesteśmy w stanie za pomocą aplikacji SafeStar Go monitorować także ich położenie.
Kolejną rzeczą, która jest kolejną cechą tej aplikacji, jest wyświetlanie zdarzeń z obiektu. Mogą to być zdarzenia zarówno alarmowe, jak i zdarzenia typu rozbrojenie, uzbrojenie, usterki sieci czy inne, które my jako stacja monitorowania zdecydujemy się pokazać. Pokazać klientowi końcowemu, ponieważ są pewne rodzaje zdarzeń, z których z różnych powodów nie chcielibyśmy, aby klient widział, na przykład usterki akumulatora, na przykład nadajnika, mogą to być oczywiście jakieś przerwy w łączności i tego nie chcielibyśmy, żeby klient końcowy widział. Natomiast powiedzmy, mając tutaj aplikację, możemy podejrzeć konkretne zdarzenia z konkretnego obiektu. Tak jak powiedziałem, są to zdarzenia, które my decydujemy. W tym wypadku mamy na przykład włamanie, napad, rozbrojenie analityki, uzbrojenie analityki, różne zdarzenia, które wchodzą w zakres systemu alarmowego. Kolejną funkcjonalnością jest coś, co widzicie Państwo tutaj na ekranie wyświetlane jest cały czas. Jest to przycisk SOS. Aplikacja umożliwia także działanie jako mobilny przycisk napadowy. Działanie jest proste. Wciskamy na momencik przycisk napadowy. Oczywiście, tak jak tutaj widać, musimy go troszkę podtrzymać, co wyklucza przypadkowe użycie. Więc tutaj w tym momencie gdzieś tam sobie do stacji monitorowania ten alarm został wysłany. Aby ten system SafeTargu mógł być używany jako przycisk napadowy, trzeba oczywiście odpowiednio w systemie SafeTarg konfigurować. Jak konfigurować, będę opowiadał w drugiej części tego webinaru. Kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, jest to współpraca z stacją monitorowania alarmów. Mianowicie, oczywiście wszystkie funkcjonalności, które pokazujemy klientom, są dosyć ciekawe, natomiast z punktu widzenia operatora czy klienta najbardziej interesuje nas interakcja z centrum monitorowania. I jest tutaj kilka możliwości. Pierwsza możliwość jest to możliwość odwoływania zdarzenia alarmowego. W momencie, kiedy wejdzie nam zdarzenie alarmowe, mamy możliwość odwołania takiego alarmu, czyli możemy sobie tutaj kliknąć odwołaj alarm, alarm został odwołany. Oczywiście nie jest to opcja domyślna, podłączając obiekt do SafeTargu, my zaznaczamy per obiekt, czy z tego obiektu mogą użytkownicy SafeTargu odwoływać zdarzenia, czy też nie mogą odwoływać tych zdarzeń, ponieważ może być to uregulowane w umowie z klientami. Klient ma prawo zdecydować, czy użytkownik aplikacji będzie mógł odwoływać zdarzenia. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa jest coś, co możemy tutaj zrobić, jest to wydłużenie godzin pracy. W wielu obiektach pilnujemy godzin pracy, uzbrajania na konkretną godzinę i w momencie, kiedy przychodzi godzina uzbrojenia systemu, klient ma prawo oczywiście przedłużyć te godziny pracy. W momencie otrzymania informacji na aplikację SafeTargu o braku uzbrojenia systemu alarmowego, klient może kliknąć tutaj sobie specjalną opcję wydłuż godziny pracy. Możemy wydłużyć o 15 minut, pół godziny, godzinę bądź 2 godziny. Godziny pracy zostały wydłużone. W tym momencie jakby mamy tutaj informację, proszę zerknąć tutaj na listę zdarzeń. Wcześniej kliknąłem odwołanie przez użytkownika SafeTargu Staż Artur o godzinie 10.07, a teraz wyszła mi kolejna informacja, przedłużenie godzin pracy przez użytkownika SafeTargu Staż Artur. Także tutaj od razu mamy informację, kto i co ewentualnie zrobił, jeśli chodzi o same operacje w aplikacji. Kolejną rzeczą, którą tutaj możemy zrobić, jest w tym momencie, tutaj mam tylko napisane u góry moje obiekty, natomiast w momencie podpisania umowy na SafeTarga możecie Państwo dostarczyć nam
w odpowiednich formatach graficznych na przykład swoje logo i w momencie podpięcia pierwszego obiektu przez waszego klienta SafeStar Go zostanie spersonalizowane, to znaczy możemy ustawić na przykład innego koloru tło, możemy ustawić Państwa logo u góry, tak aby klient, który jakby uruchamia aplikację, jakby był tutaj świadomy, do czego ta aplikacja służy i z jakiej firmy, z usług jakiej firmy, z jakiej firmy korzysta. Także tutaj, jeśli chodzi o personalizację aplikacji, też jest taka możliwość. Następną rzeczą, którą możemy z aplikacji, która jest cechą aplikacji SafeStar Go, zarówno w systemie Android, jak i w systemie iOS, są to powiadomienia push. Co to takiego jest? Są to powiadomienia realizowane przy pomocy transmisji danych i w momencie, kiedy mamy nawet aplikację wyłączoną, i otrzymamy jakieś zdarzenie, które wchodzi nam na SafeStar Go, bądź rozbrojenie, alarm, napad, no dowolne zdarzenie, które klient chciałby widzieć, w tym momencie wchodzi powiadomienie push i jakby nie mając nawet włączonej aplikacji, możemy śledzić, co się dzieje na bieżąco w systemie alarmowym. Jest to niesamowicie wygodne, ponieważ w wielu aplikacjach nie mamy tych powiadomień i trzeba po prostu, chcąc sprawdzić, co się dzieje w systemie, po prostu logować się do aplikacji. Nie mamy w tym momencie takiej jakby elastyczności. Tak jak powiedziałem, aplikacja i powiadomienia push działają we wszystkich, tutaj w dwóch popularnych systemach Android i iOS. Ok, kolejna sprawa. Jest to coś, co wspomniałem na początku, jest to uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych. Wymieniłem na początku tutaj trzech producentów, którzy są zintegrowani, jeśli chodzi o aplikację jakby i SafeStara jako całość systemu natywnie. Możemy też to robić z samego poziomu, samego systemu alarmowego. Jakby wygląda to w taki sposób, że mamy, tak jak tutaj już wcześniej pokazałem, mamy tutaj strefę, dom, całość, czy strefa obwodowa, czy nie wiem, analityka A i box. Możemy na przykład, czy chcesz uzbroić strefę, tak. No i oczywiście oczekujemy na odpowiedź. Jest to zarówno, tak jak powiedziałem, zarówno są to systemy EBS, są to systemy Genevo i jest to Satel Integra, podkreślam, Satel Integra. Jednak jeśli chodzi o konkretnie system Satela, tutaj wymagany jest stały adres IP po stronie klienta. Także tutaj mamy jakby kolejną rzecz. Aha, i kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jest to sterowanie wyjściami, czyli mając nadajniki właśnie EBS-u, mając nadajniki Genevo, ale mając też nadajniki na przykład firmy TM-Lab, możemy zdalnie z pomocą aplikacji SafeStar Go sterować wyjściami takiego nadajnika. Tutaj, proszę bardzo, mam na przykład wyjście światło, wyjście podlewanie, wyjście rolety, wyjście lampki, obrót, czy powiedzmy chciałbym dezaktywować na przykład wyjście, nie wiem, podlewanie, więc możemy tutaj sobie sterować wyjściami. Kolejną unikalną funkcją jest możliwość sterowania z aplikacji SafeStar Go także uzbrajaniem, rozbrajaniem innych systemów alarmowych, na przykład starszej generacji, które nie mają dostępu do internetu, nie mają karty SIM. Na etapie konfiguracji, mając nadajnik jednej z wyżej wymienionych firm, który możemy sterować z systemu SafeStar Go, możemy podłączyć w taki sposób system i skonfigurować w taki sposób system, żeby wyjście nadajnika systemu monitorowania służyło jako medium sterujące uzbrojeniem centrali. Wtedy zapinamy takie wyjście na przykład przekaźnikowe na wejście na linię centrali, ustawiamy centralę jako linię sterującą wyjściem, tak jak podpinamy na przykład radiolinię z pilotem i używając SafeStar Go
właśnie z opcji tutaj uzbrojenie, rozbrojenie strefy. Po odpowiedniej konfiguracji możemy sterować też uzbrojeniem starych central alarmowych, które w żaden sposób nie można aktualnie podpiąć do internetu i uzbrajać zdalnie. Jest to bardzo często wykorzystywana funkcja, ponieważ wprost mówiąc wiąże Państwa jako Agencję Ochrony z klientem końcowym, który jakby ma nowoczesną aplikację i może używać jej do sterowania kilku czy kilkunastoletnim systemem alarmowym. Także tutaj to jest jakby kolejna i ostatnia funkcjonalność, którą chciałem omówić w tym krótkim webinarze. Myślę, że na dzisiaj dziękuję za uwagę. W kolejnej części będziemy omawiać konfigurację tego od strony systemu SafeStar. Przypominam oczywiście na koniec o wersji SafeStar Free, którą można pobrać, gdzie bezpłatnie można też korzystać z aplikacji SafeStar Go i zapoznać się bezpośrednio z tymi funkcjonalnościami. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnym webinarze.